Czy wie pan, że rząd przygotowuje reformę oświaty? Nie wiem o tym. A, że szkoły mają zmieniać? Nie, nie wiem. Wie pani, nie interesuję się na razie takimi sprawami. Czy wie pani, że rząd przygotowuje reformę oświaty? No wiadomo, wszyscy wiedzą przecież. Czy będzie podstawówka, czy dalej gimnazjum? To co ma być, podstawówka chyba. O skutkach wostru nie wiem, co ja bym chciała wiedzieć, bo wie pani, ja już chodziłam, co prawda kończyłam 7 klas szkoły podstawowej, potem 4-letnią czy 5-letnią. No i było dobrze, gimnazjum nie wiem, bo różne są opinie na ten temat, ale jak pokazują rankingi, wcale źle nie stoimy z gimnazjami, więc nie wiem, co tu jest grano, co tu chodzi. Czy to jest tylko spełnienie obietnic przedwyborczych? Czy wiedzą państwo o reformie oświaty, która będzie wprowadzona przez... Ja chodziłam do 8-klasowej szkoły i uważam, że tak powinno być. Tak. Co chciała pani wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? Ja wiem, myślę, żeby... Dobrze było, żeby to było z korzyścią dla dzieci. Tak naprawdę, bo tak najważniejsze to jest tylko dobro dzieci. A tak naprawdę to... Trudno mi powiedzieć, jak będą, bo jeszcze tak naprawdę wyników nic nie wiemy. Jak to tam się zakończy i jak to dalej tam będzie trwało. Coś słyszałam. I co chciałaby pani wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? Czym to będzie rzutowało na przyszłość? Czy nauczyciele nie stracą pracy? Ile to będzie kosztowało? Jak zwykle kominy. Z platformy, kurczę, już robili swoje, niby fajnie, ludzie... A teraz kolejne miliardy pójdą w błoto. I do innych tylko podatników. Nie mają co pieniędzy wydawać. A co chciałby pan wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? Co, może to być na dobre, na razie to... Tylko mieszają ludziom w głowach, mieszają, miliardy wyrzucają, ale... I było dobre, to jak jest, to wstawić to na kilka ładnych latek. Jakie będą skutki, to może nie wiemy, ale natomiast bardzo popieramy tę reformę. Nie wiemy, kiedyś tak było. I chcą wrócić do tego, co było normalne. Największą krzywdą to była ta reforma wprowadzająca gimnazja. A teraz nie wiem, może rzeczywiście się już nie jest za późno, żeby to wracać, no ale zobaczymy. To, żeby było 8 klas? Słyszałam. I co chciała pani wiedzieć na ten temat tej reformy, o skutkach tej reformy w Ostródzie? Ojejku, trudno powiedzieć. Ja się wychowałam kiedyś, co były 8 klas i mi się wydaje, że tamte czasy były lepsze jak te, co teraz są, te gimnazja były i takie tam. Mi się wydaje, że chyba w kierunku nauki dzieci chyba się polepszy. Czy słyszał pan, że rząd przygotowuje reformę oświaty? Tak, owszem, słyszałem. I co chciałby pan wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? No, co bym chciał wiedzieć, to... Tak wie pani, mnie to specjalnie nie interesuje, bo nie mam ani dzieci w tym wieku, ani wnuków, także no, raczej mi to tak z boku to jest. Czy słyszał pan, że rząd przygotowuje reformę oświaty? No, słyszałem. A co chciałby pan wiedzieć o skutkach tej reformy w Ostródzie? Ja za ciemny jestem, pani, że miał jakiś, pani tutaj wypowiedział się albo przeciw, albo za. Ja jestem za głupi, no po prostu, tak jest, no taka prawda jest. Nie chcę mi tutaj zawracać głowy, które moje słowo by się w ogóle nie znaczyło do nikogo, ani do pani, ani nie. Dziękuję serdecznie. Bardzo.